Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. O funkcji liniowej f wiadomo, że f od 1 równa się 2. Do wykresu tej funkcji należy punkt p o współrzędnych minus 2 i 3. Wzór funkcji f to, zobaczmy, ten zapis interpretujemy w następujący sposób, że dla argumentu 1 przyjmuje funkcja wartość 2, czyli ona generuje nam punkt o współrzędnych 1, 2 na x1, na y2. Dla argumentu x równego 1 wartość funkcji y jest równa 2. Wobec tego, może to już była nazwa p, to niech będzie p, niech będzie b. I teraz mamy znaleźć równanie funkcji przechodzącej przez punkty p i b. No to piszemy sobie, y to jest ax plus b, czyli wzór kierunkowy funkcji liniowej i podstawiamy za x a 1, za y a 2, 2 to jest a razy 1, czyli a plus b i pod spodem 3 to się równa a razy minus 2, czyli minus 2a plus b. Bierzemy to w klamrę, podkreślamy, odejmujemy, 3 minus 2 to jest 1, minus 2a, odjąć a to jest minus 3a, b się skraca, dzielimy przez minus 3, czyli mamy a to jest minus 1 trzecia. Skoro a to jest minus 1 trzecia, bierzemy to a i wstawiamy do pierwszego lub drugiego równania, czyli mamy wtedy 2 to się równa minus 1 trzecia plus b, minus 1 trzecią na drugą stronę, czyli 2 plus 1 trzecia to jest b, czyli b to jest 2, 1 trzecia, czyli 7 trzecich. Zatem równanie naszej postaci kierunkowej funkcji liniowej to będzie y równe minus 1 trzecia x dodać 2 i 7, 2, 1 trzecia, czyli 7 trzecich. No i poszukajmy takiej odpowiedzi, jest to odpowiedź A.